Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy rozmowy niedokończone. Dziś temat, który podejmujemy, historia i kultura, ważne rocznice w 2020 roku. Witam bardzo gorąco naszego gościa, pana ministra Jarosława Sellina, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Szczęść Boże, serdecznie. Witam. Panie ministrze, popatrzyłem w różne zestawienia tegorocznego. Tak? Już. No właśnie, trudno się jeszcze przestawić. Tych rocznic takich okrągłych, mniej bardziej okrągłych, jest po prostu mnóstwo. Każdą jakoś uczcić, każdą wspomnieć, każdą wymienić, to nie sposób oczywiście w naszym programie, ale będziemy chcieli przynajmniej o kilku powiedzieć tak bardzo konkretnie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę i zacząć od tej kwestii takiej no, kontrowersyjnej, która znowu na pierwsze strony gazet i innych mediów się zaczyna wyłaniać, czyli kwestia 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i te uroczystości, które mają miejsce podczas Światowego Forum Holokaustu. Pytanie, jak reagować, bo to jest... Te informacje, które do nas docierają, no też są takie dla mnie zaskakujące, że organizatorem tych uroczystości tam w Izraelu jest człowiek związany z Władimirem Putinem i dyktujący niejako kształt tych uroczystości, ale też poprzez to no, politykę historyczną. No widać przy tej prowokacji, którą wszczął Władimir Putin jeszcze w grudniu i na pewno będzie ją kontynuował, jak ważna jest polityka historyczna i spór o historię dla realizacji bieżących interesów. Bo intencje Władimira Putina są dosyć czytelne. Jemu się nie podoba to, że Zachód jako całość jest w miarę zintegrowany, jeśli chodzi o prowadzenie polityki w stosunku do jego państwa, bo proszę zwrócić uwagę, że mimo różnych tendencji, które są w poszczególnych krajach europejskich, jednak z powodu agresji na Ukrainę, z powodu aneksji Krymu, wszystkie kraje Unii Europejskiej już od kilku lat jednolicie, jednomyślnie podejmują decyzję o kontynuowaniu sankcji wobec Rosji. I Rosja z tego powodu słabnie. Te sankcje w pewnych wymiarach skuteczne są. I w jego interesie jest rozbijać jedność w tym wymiarze na przykład Zachodu. A jak to można rozbijać? No właśnie na przykład skłócając te kraje Zachodu w sprawie interpretacji historii. Na przykład wmawiając światu, że ktoś inny jest odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej niż spadkobierca reżimu stalinowskiego, Związku Sowieckiego, jakim jest dzisiaj Rosja, tak? Która z dorobkiem, można powiedzieć, tym historycznym też i interpretacji historii próbuje ten dorobek też kontynuować. Na przykład wmawiając światu, kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za Holokaust, kto w tym współpracował, a kto nie. I to jest taka próba wbicia klina między na przykład Polskę a inne kraje Europy, między Polskę a Stany Zjednoczone, między Polskę a Izrael, między Polskę a środowiska żydowskie rozsiane po całym świecie i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć czytelne, o co tutaj Rosji chodzi. A na samym końcu najważniejsze jest to, żeby po prostu walczyć o prawdę. No, jeśli chodzi o historię, to trzeba przede wszystkim walczyć o prawdę, a prawda jest taka, że jeśli od tego zaczynamy naszą rozmowę, o przypomnienie z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu niemieckiego Auschwitz-Birkenau, który jednocześnie w świecie jest dniem pamięci ofiar Holokaustu już od kilkunastu lat, przypomnienie, dlaczego do tego Holokaustu doszło. A do tego Holokaustu doszło dlatego, że obłędna ideologia Niemiec hitlerowskich, rasistowska ideologia, bardzo silnie skierowana przeciwko Żydom i postanawiająca albo ich wyrzucić z Europy, albo wymordować, postanowiła to zrealizować już w warunkach wojennych. Ale kto im w tym pomógł? No nie kto inny jak Rosja Sowiecka. Rosja Sowiecka dzięki porozumieniu Hitler-Stalin, które umownie nazywamy paktem Ribbentrop-Mołotow, ale tak naprawdę to był przecież pakt Hitler-Stalin i Ribbentrop-Mołotow to byli tylko wykonawcy woli politycznej tych dwóch tyranów. Dzięki temu paktowi doszło do wybuchu II wojny światowej i do czegoś najważniejszego w tej sprawie, do upadku państwa polskiego. Ja stawiam tezę i powinniśmy to bardzo zawsze mocno podkreślać, że warunkiem
rozpoczęcia morderczego planu Holokaustu było zniszczenie państwa polskiego. Gdyby państwo polskie przetrwało, żadnego Holokaustu by nie było. Więc każdy, kto się przyczynił do zlikwidowania państwa polskiego, jest odpowiedzialny za Holokaust. Czyli jest odpowiedzialny ten bezpośredni wykonawca, czyli Niemcy hitlerowskie, ale również Rosja sowiecka, bo dopomogła w zniszczeniu państwa polskiego, a Holokaustu by nie było, gdyby nie zniszczono państwa polskiego z oczywistych względów. Bo największa społeczność żydowska żyła w Polsce, była chroniona przez państwo polskie i o żadnym Holokauście nie byłoby mowy, gdyby państwo polskie przetrwało, gdyby dalej ta ochrona była możliwa. Natomiast z powodu likwidacji państwa polskiego, za co odpowiedzialne są te dwa totalitarne mocarstwa, niestety ten Holokaust mógł się dokonać. Wydaje się, że to od czasu do czasu pojawia się taki zabieg ze strony choćby Rosji w tym przypadku, żeby próbować na nowo tę historię pisać. Wydaje się, że to jest jakieś takie celowe działanie, żeby rozmiękczać pewne kwestie. Albo badanie, czy na ile i na ile możemy te granice przekroczyć, ale też mam takie wrażenie, że w tym przypadku reakcja opinii międzynarodowej poszczególnych krajów, czy to też Izraela czy Niemiec, była bardziej stanowcza niż wcześniej, no i bardzo też konkretna, pokazująca to wspólne myślenie o tym, czy wyrażająca wspólne zdanie, jaka ta historia rzeczywiście była. Bo myślę, że wszyscy to też tak widzą, że jeżeli poważny przywódca dosyć poważnego państwa, jakim jest Rosja, zaczyna wykrzykiwać, zaczyna używać inwektyw, o jakiejś swołoczy mówi, krzyczy do mikrofonu, to jest objaw słabości, a nie siły. To jest objaw słabości, a nie siły. Tak się zachowuje przywódca, który ma poczucie, że jego państwo słabnie, że jego pozycja też słabnie. I to też świat zauważył. I no, jednak aż tak kłamać nie można. I reakcja i prasy izraelskiej, prasy amerykańskiej, prasy europejskiej w tej sprawie była dobra. Ale to jest też efekt naszej skutecznej polityki historycznej, którą od kilku lat skutecznie prowadzimy, bo przecież my się bijemy o tą prawdę w bardzo różnych wymiarach. Również ten spór o ustawę o IPN-ie był tego dowodem, jak trzeba było o tę prawdę się bić. I nie pozwolimy na to, a takie próby były przecież czynione i one były robione bardzo systematycznie, żeby Polskę wepchnąć w tej opowieści o II wojnie światowej i w tym sporze o interpretację tego, co się wydarzyło w II wojnie światowej, Polskę wepchnąć do tego zespołu narodów i państw, które są współodpowiedzialne za Holokaust. Bo to jest straszliwe kłamstwo. Bardzo wiele rzeczywiście narodów i bardzo wiele państw okupowanych przez, albo wytwarzających kolaboracyjne struktury okupowanych przez Niemcy, rzeczywiście współpracowało w dziele Holokaustu, ale akurat nie Polska. Akurat nie Polska. Polska miała swoje legalne władze, które funkcjonowały i w podziemiu w Polsce, i poza granicami Polski w postaci rządu, najpierw funkcjonującego we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii. I Polska się sprzeciwiała tej zbrodni, Polska próbowała zapobiegać tej zbrodni, Polska ostrzegała cały świat, że ta zbrodnia się dokonuje i próbowała przeciwdziałać. A jeżeli w Polsce zdarzali się indywidualni obywatele, którzy z powodu zachłanności materialnej albo po prostu zwykłej niegodziwości, zwykłego bandytyzmu, indywidualnie rzeczywiście doprowadzili do jakiegoś nieszczęścia jakiejś rodziny żydowskiej bądź indywidualnego Żyda i dopomogli Niemcom w jego zamordowaniu, to byli zdrajcy narodu polskiego. To byli zdrajcy państwa polskiego, bo taka nie była polityka państwa polskiego. Oni się sprzeciwiali również państwu polskiemu. Oni byli przeciwni polityce oficjalnej państwa polskiego. I tak należy tę prawdę przedstawiać, bo ona po prostu jest prawdą. I ten spór, który nawet wówczas toczyliśmy, który też zaowocował wspólną deklaracją dwóch premierów, premiera Polski i premiera Izraela, premiera Morawieckiego i premiera Netanyahu, w którym po raz pierwszy państwo żydowskie ustami swojego przywódcy, premiera Izraela, potępiło antypolonizm. Właśnie polegający na tym, że się Polsce coś wmawia, że się Polskę dezawuuje, Polskę się próbuje zhańbić, wmówić światu, że Polska jest współodpowiedzialna za Holokaust, że to potępienie antypolonizmu się pojawiło w takim dokumencie, w tak ważnej deklaracji. Także to właśnie takie uparte i konsekwentne prowadzenie polityki historycznej, upominanie się o tę prawdę,
przynosi efekty. Proszę zwrócić uwagę też, że z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej polska narracja się przebiła, polska interpretacja się przebiła. Czołowe gazety świata opublikowały właśnie w tym dniu 1 września 19 roku polskie artykuły na ten temat. Przypomniały również artykuły z tamtych lat, sprzed 80 lat na ten temat. I pokazywały, że Polska pierwsza przeciwstawiła się dwóm totalitaryzmom, najpierw niemieckiemu, potem sowieckiemu. I Polska pierwsza postanowiła bronić wolnego świata jako całości. Wolnego świata przed tyranią, przed autorytaryzmem, przed totalitaryzmem, przed zbrodnią. I to się przebiło też w narracji światowej. Również dzięki temu, że zorganizowaliśmy w 80 krajach świata takie dobre wystawy w bardzo prestiżowych miejscach, przypominające tę historię sprzed 80 lat. Zrobiliśmy to razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i moje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wespół z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. I to też było zauważone, że Polska własnym głosem opowiada o tym, co się tak naprawdę wówczas wydarzyło. I też to wybrzmiało w wystąpieniach podczas tych uroczystości organizowanych w Warszawie. Mam tutaj na myśli choćby prezydenta Niemiec, ale też Angela Merkel w podobnym tonie też się wypowiadała, bardzo konkretnie mówiąc, no, kto był tym najeźdźcą, kto był tym agresorem i że to nie byli jacyś tam naziści, tylko beznarodowi to byli Niemcy, którzy zaatakowali Polskę. Może kończąc ten wątek, też panie ministrze, chciałbym zapytać, będzie delegacja polska podczas uroczystości w Izraelu? Czy wiadomo, kto będzie Polskę reprezentował? No oczywiście w tej uroczystości, która jest zorganizowana przez prywatną fundację, finansowaną przede wszystkim przez oligarchę rosyjskiego, bardzo blisko związanego z Putinem, prezydent Polski uczestniczyć nie mógł i podjął słuszną decyzję, że w tym uczestniczyć nie będzie. Zwłaszcza jak się okazało, że do głosu będzie dopuszczony prezydent, będą dopuszczeni przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Niemiec. I jeśli w dodatku się mówi, że do głosu będą dopuszczeni alianci z czasów II wojny światowej. To co? To Niemcy stali się nagle w obozie aliantów? No przecież z kimś walczyliśmy wtedy, tak? A Polska z tego obozu aliantów jest wypchnięta. Ale oczywiście kwestia tłumaczenia jest taka, że nie ma czasu za dużo. No tak, drugie tłumaczenie, że nie ma czasu. A tymczasem co przypominamy? Przypominamy ofiary Holokaustu. A gdzie było najwięcej ofiar Holokaustu? Obywatele polscy. Połowa ofiar Holokaustu to byli obywatele polscy. I co? Prezydent, który miał tam przyjechać i nie miał prawa zabrać głosu, dobrze, że go nie będzie. Natomiast odpowiadając konkretnie, oczywiście będzie ambasador Polski w Izraelu, pan Marek Magierowski, bo być trzeba choćby po to, żeby móc szybko raportować i reagować na to, co się tam będzie mówiło, bo będziemy mogli oczywiście zareagować w inny sposób, niekoniecznie będąc tam na miejscu i zabierając głos jako głowa państwa. Reagować na to, co prawdopodobnie będzie tam wygadywał Putin, bo prawdopodobnie on się nastawia na całoroczny w roku 20 spór o historię, bo mamy przecież rocznicę okrągłą mordu katyńskiego, mamy rocznicę okrągłą wojny z bolszewikami i przegranej bolszewików w Polsce w roku 1920, więc i mamy rocznicę zakończenia II wojny światowej. Te wszystkie rocznice są z punktu widzenia też polityki historycznej Rosji do wykorzystania i on to będzie próbował wykorzystywać. Ale warto to mocno podkreślić, że to nie będzie najważniejsze wydarzenie związane z wyzwoleniem obozu Auschwitz-Birkenau i upamiętnieniem ofiar Holokaustu. Najważniejsze wydarzenie organizujemy my w Polsce. I to będzie 27 stycznia, 4 dni później, w prawdziwym dniu, kiedy ten obóz został wyzwolony, prawdziwa okrągła data. I przyjedzie ponad 20 przywódców państw do Polski, do Auschwitz-Birkenau, gdzie przemówi przede wszystkim prezydent Polski Andrzej Duda, ale gdzie przemówią też ocaleni, których około 200, dużo czasu minęło, ale około 200 z powodu tej okrągłej rocznicy postanowiło jednak przyjechać z całego świata i ich głos też wybrzmi. I tam będzie ta główna uroczystość. A jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz w związku z tą uroczystością w Jerozolimie zorganizowaną przez prywatną fundację. Otóż dwa dni wcześniej w Krakowie, w Auschwitz, pojawią się też przedstawiciele takiej organizacji, która się nazywa Europejskie Stowarzyszenie Żydów.
Jest taka organizacja, która działa we wszystkich krajach Europy. Pojawią się tu, u nas i będą tą pamięć celebrować tutaj, u nas, w Polsce, w Krakowie czy w Auschwitz. I z tego, co wiem, już słyszę ze strony tej organizacji, ona też nie zgadza się na tę narrację, którą próbuje w tej sprawie narzucić Rosja i narzucić Władimir Putin. Także będą dwa takie wydarzenia w Polsce i spotkanie tej organizacji europejskiej, żydowskiej i nasza uroczystość, którą będziemy 27 stycznia w Auschwitz-Birkenau w okrągłą rocznicę organizować. Tak dosyć bojowo się ten rok 2020 rozpoczyna, no ale trzeba. Taka rzeczywistość. Bardzo konkretne też kroki podjąć i pokazać, że nie jest nam to obojętne. 2020 rok trudno też jakoś tak kwalifikować, ale która z tych rocznic najważniejsza, która najbardziej taka znacząca? Czy Bitwa Warszawska, Cud nad Wisłą? Myślę, że i zakończenie II wojny światowej z perspektywy świata oczywiście to będzie duże wydarzenie w maju, ale z naszej perspektywy będziemy też chcieli przypomnieć światu historię dawniejszą, czyli historię sprzed 100 lat właśnie tej Bitwy Warszawskiej, czyli pokonania bolszewików przez młode, odradzające się, ubogie przecież państwo polskie, ledwo dopiero sklejające swoje granice, a jednak skutecznie pokonujące to wielkie niebezpieczeństwo, które całej cywilizacji, całej Europie groziło, jakim był najazd bolszewików na Zachód. I to będziemy przypominać wielkimi uroczystościami i powoływaniem czy otwieraniem nowych instytucji, które będą też polską historię przypominać. 14 sierpnia otworzymy w Sulejówku od wielu lat już budowane, na które od wielu lat czekamy, Muzeum Józefa Piłsudskiego, czyli polskiego przywódcy państwowego, który walnie przyczynił się może nawet najbardziej do tego sukcesu z sierpnia 20 roku i stał na czele polskiej armii wówczas. No i postaci, która przez samych Polaków jest wskazywana jako druga najważniejsza postać w naszej tysiącletniej historii. Mamy takie ankiety od czasu do czasu robione i Józef Piłsudski jest wskazywany już od ponad ćwierć wieku w tych ankietach bardzo systematycznie jako druga najważniejsza postać polskiej historii. Więc oczywiście aż dziwne, że nikt wcześniej nie pomyślał i tego nie robił, nie był zdeterminowany, żeby zbudować takiej postaci muzeum, która o życiu tego człowieka będzie opowiadać, ale oczywiście nie tylko o życiu jego, ale o całym tle historycznym, w którym on funkcjonował. Bardzo ciekawym przecież. Teraz mamy w telewizji publicznej taki serial Młody Piłsudski, gdzie można zobaczyć te jego korzenie, jak on dochodził do tej walki niepodległościowej, ale też mieliśmy dwa filmy kinowe ostatnio o Piłsudskim z czasów walki w Legionach, ale też o samych Legionach, gdzie postać Piłsudskiego jest mocno też wyeksponowana, więc widać, że coś się dzieje, jeśli chodzi o opowieść o tamtych latach i o tej postaci. I takie muzeum właśnie 14 sierpnia otworzymy, ale oczywiście 15 sierpnia w tym kluczowym dniu spróbujemy odsłonić pomnik Bitwy Warszawskiej w Warszawie na placu na Rozdrożu. Na pewno też zorganizujemy defiladę wielką wojskową, tradycyjną, ale z większym rozmachem pewnie zrobioną z powodu takiej okrągłej rocznicy, jaką jest setna rocznica. Oczywiście też będą uroczystości religijne związane z tym, bo to przecież była nie tylko bitwa, ale też była wielka modlitwa Polaków. Był nazwane to też zostało Cudem nad Wisłą nieprzypadkowo z powodu też tego zaangażowania modlitewnego. Także no, będziemy sobie i światu o tej wielkiej historii przypominać. Dyskusja na temat ewentualnego łuku triumfalnego, czy ten pomnik na placu na Rozdrożu będzie miał taką formę, czy znam już projekt, który zwyciężył, jak to wygląda? Są już zgłoszenia artystów, twórców, architektów, rzeźbiarzy, którzy są gotowi stanąć w konkursie z projektami konkretnymi do wykonania takiego pomnika. Tych zgłoszeń jest dużo, około 200, ale pewnie samych projektów będzie kilkadziesiąt. I mam nadzieję, że szybko rozstrzygniemy, który projekt nam się w sądzie konkursowym najbardziej podoba.
Rzeczywiście w dyskusji publicznej utrwaliło się już to pojęcie łuku triumfalnego, żeby może ten pomnik taki kształt powinien przyjąć. Mi się też ta idea podoba, żeby to właśnie tak wyglądało, bo to się kojarzy właśnie z jakimś zwycięstwem wojennym, taki łuk triumfalny w tradycji naszej cywilizacji. Ale zobaczymy, jakie będą projekty. Jeżeli będą dobre projekty właśnie w takim kształcie, to dobrze. Ale jeżeli będzie taki jakiś projekt, który zachwyci komisję konkursową swoją oryginalnością, to niewykluczone, że może to przybrać i inny kształt. No ważne po prostu, żeby jednak 15 sierpnia 2020 roku w setną rocznicę taki pomnik w Warszawie powstał. Na ogół mówimy, że ta wielka bitwa, która była oczywiście częścią większej operacji wojskowej, ale tak to się już utrwaliło, że mówimy o bitwie warszawskiej po prostu, więc trudno, żeby w Warszawie, w naszej stolicy, takiego pomnika upamiętniającego bitwę warszawską nie było. No i obok marszałka Piłsudskiego, tak strzelam, ale ta pierwsza postać, czy to Jan Paweł II? Oczywiście. Jan Paweł II jest też od ponad ćwierć wieku wskazywany w ankietach, kiedy takie proste pytanie zadajemy Polakom o najważniejsze postaci w naszej tysiącletniej historii. To jest na pierwszym miejscu właśnie Karol Wojtyła, Jan Paweł II. No i też ciekawe, że dopiero teraz my budujemy muzeum dedykowane Janowi Pawłowi II jako postaci całościowej, bo oczywiście w Wadowicach muzeum poświęcone dzieciństwu i młodości Jana Pawła II już jest od dłuższego czasu w jego domu rodzinnym, tam gdzie się urodził, wychował. No ale to jest opowieść o pierwszych 18 latach jego życia. Natomiast opowieść całościowa o tej postaci jest w Muzeum Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego, bo to jest muzeum dedykowane tym obu wielkim postaciom. W Warszawie, w Wilanowie, na wielkiej kopule Świątyni Opatrzności Bożej. To muzeum już wstępnie było pokazane zaproszonym szczególnym gościom państwowym i kościelnym na początku listopada, ale takie otwarcie dla wszystkich będzie w pierwszych dniach lutego, 1 bądź 2 lutego. I w tym roku, kiedy będziemy obchodzić stulecie urodzin tej wielkiej postaci Jana Pawła II, będziemy wreszcie takie muzeum mieli. Ono jest bardzo ciekawie zaprojektowane, bardzo przejmujące, bardzo artystyczne też, więc bardzo zachęcam do tego, żeby to muzeum odwiedzać. Myślę, że zrobi duże wrażenie na każdej odwiedzającej osobie i będziemy wreszcie takie muzeum mieli. Ważne też, żeby przypomnieć, że muzeum dzisiaj to nie tylko wystawa stała, którą zwiedzamy, ale to są też wystawy czasowe, które mogą być jakieś bardziej szczegółowe historie dotyczące Jana Pawła II czy kardynała Wyszyńskiego opowiedzieć, ale muzea dzisiaj to jest też publikacja książek, publikacja czasopism, organizowanie również jakichś seminariów, konferencji, również publikowanie potem efektów z takich seminariów czy konferencji. To jest produkcja filmów dokumentalnych, nawet się zdarza, że już filmy fabularne są nawet przez muzea produkowane, jak na przykład film Kurier o Janie Nowaku Jeziorańskim, wyprodukowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. To muzeum jest producentem filmu. To są koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne. Muzea dzisiaj to jest bardzo wszechstronna działalność i dlatego takie muzeum dedykowane takiej postaci na pewno te wszystkie wymiary tej działalności będzie uruchamiać. I to jest bardzo ważne, bo to pomaga po prostu w prowadzeniu polityki historycznej, takiej wielowymiarowej, jeśli chodzi o formę uprawiania tej polityki historycznej. Mhm. A wracając do tej kwestii budowania polityki historycznej. Mówił pan minister o tym, żeby jakoś się potrafić zaprezentować z odpowiednią narracją historyczną. Druga rzecz, muzea, o których mówimy, ale też jaki wpływ ma wychowanie młodzieży, kwestia lekcji historii, nauki historii w szkołach. To jest oczywiście kwestia kluczowa, jak opowiadamy młodzieży, dzieciom o naszej historii, żeby wiedzieli, skąd przyszliśmy, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni, czym się różnimy jako wspólnota od innych wspólnot, bo tak nas nasza historia ukształtowała. To jest oczywiście najważniejsze zadanie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programów, które tam są kształtowane. Ale ja na przykład zilustruję
Podam taki przykład, którym próbujemy dopomóc w kształtowaniu tej wiedzy historycznej w szkołach ponadpodstawowych. Otóż wyprodukowaliśmy u nas w Ministerstwie Kultury za pomocą wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych taki cykl filmów 15-minutowych, fabularyzowanych, właściwie fabularnych, krótkich filmów 15-minutowych, pod tytułem Historia w ożywionych obrazach. To jest fascynujący projekt moim zdaniem, polegający na tym, że wzięliśmy 10 obrazów Jana Matejki od chrztu Mieszka I aż po przysięgę Kościuszki na Rynku Krakowskim i 10 obrazów innych malarzy, którzy pociągnęli opowieść o polskiej historii aż do Józefa Piłsudskiego, aż do Legionów Piłsudskiego, aż do I wojny światowej. I te obrazy są dosyć znane. One wiszą w różnych muzeach, są reprodukowane w różnych książkach. No ale to jest taki, można powiedzieć, ten obraz to jest takie jedno zdjęcie, tak? Moment historyczny, który malarz uchwycił. Otóż zrobiliśmy coś takiego, że jest dramatyczna historia z aktorami, z kostiumami, z pełnym takim anturażem historycznym, która się dzieje, która wymaga pewnych dialogów, która się dzieje przez 15 minut, a kończy się właśnie taką stopklatką, która jest dokładnie tym obrazem, który znamy. I co, jakie efekty to przynosi? Jak taki młody człowiek to ogląda, to on nagle się okazuje, że oglądając ten obraz, on wszystko już wie, że to jest ta postać, że to jest ta postać pod tym nazwiskiem, ona odegrała taką rolę, ona tutaj ma do odegrania taką rolę, to jest taki moment historyczny, to jest taki dramat, który się wcześniej nieco dzieje i tak dalej, i tak dalej. I to wyprodukowaliśmy i teraz będziemy to wysyłać do wszystkich szkół ponadpodstawowych w kraju i poza granicami kraju do polskich szkół. To bardzo pomoże, bo ja wiem, byłem kiedyś nauczycielem historii i wiem, jak takich materiałów brakuje, bo nauczanie historii trzeba uatrakcyjniać. Dzisiaj żyjemy w kulturze obrazkowej, młodzież bardzo lubi oglądać obrazki, filmy i pewną dramaturgię popularnych aktorów, którzy tam występują w tych filmach, więc myślę, że to bardzo uatrakcyjnie. Ja nawet w takiej jednej lekcji uczestniczyłem, widziałem, jakie to wrażenie na licealistach akurat zrobiło, jak fajnie można potem poprowadzić lekcje na podstawie tego obrazu i na podstawie tego filmu. Do tego są przygotowane też materiały edukacyjne, materiały książkowe, które wyjaśniają. Można wielowątkowo taką lekcję poprowadzić, można podyskutować sobie o kostiumach z epoki, o wnętrzach, które w tej epoce były, prawda, jak one były wyposażone, historia kultury materialnej i tak dalej, i tak dalej. Więc takie rzeczy robimy i myślę, że tak trzeba polskiej edukacji również dopomagać. Mamy dwie rocznice związane, no więcej pewnie, ale kwestia zakończenia II wojny światowej, 75. rocznica w tym roku, no i zbrodnia katyńska, 80. rocznica tejże zbrodni. 10. rocznica katastrofy smoleńskiej, więc to wszystko jakoś tak się łączy. Czy w tych kwestiach, no poza katastrofą smoleńską, bo tu jest jeszcze, wydaje się, że sprawa otwarta, natomiast czy w kwestii zbrodni katyńskiej są jeszcze jakieś sprawy, które warto byłoby wzmocnić, jeżeli chodzi o nasz głos, czy o kwestie polityki historycznej, czy to już mniej więcej narracja jest jasna i tutaj nie ma jakiejś polemiki, jeżeli chodzi o... No, Polska wiadomo, o co chodzi. Natomiast czy nie ma zakusów, by tę historię jeszcze jakoś zakłamywać? Myślę, że w cywilizowanych krajach, gdzie istnieje wolny głos i wolna możliwość badań historycznych, nie ma żadnych wątpliwości, że tej zbrodni dokonali Sowieci i że to była część większego planu eliminowania elit polskich, żeby naród polski po prostu tych elit nie miał. I to zarówno po jednej stronie okupacyjnej granicy, jak i po drugiej wykonywano, bo wiemy, że Niemcy robili w tym czasie dokładnie to samo. Intelligenzaktion, zbrodnia pomorska, 30 tysięcy ofiar, mordowanie po prostu elit polskich, żeby naród polski zamienić w tanią siłę roboczą. Sowieci dokładnie robili to samo, też w ramach zemsty właśnie za klęskę z 20 roku, dokładnie 20 lat później. Mniej więcej tych samych oficerów, którzy w 20 roku bardzo często walczyli i pokonali wtedy bolszewików, po prostu wymordowali tych, których zdołali wziąć do niewoli.
No, problemy oczywiście z Rosją będziemy mieli. Po pierwsze, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia tam w uroczystościach na miejscu, myślę, że tutaj będą czynione różnego rodzaju trudności. My na przykład jako Ministerstwo Kultury opiekujemy się i mamy na to specjalne środki, fundusze, cmentarzami, grobami wojennymi polskimi poza granicami kraju i już od dłuższego czasu prosimy o możliwości takiej renowacji czy remontu cmentarza katyńskiego polskich oficerów w Katyniu i jakoś zgód na to nie otrzymujemy. Natomiast obok Rosjanie teraz budują jakieś swoje upamiętnienie, które ma na przykład przypominać, i to będzie ten niebezpieczny moment, który Rosjanie pewnie znowu uruchomią, przypominać jeńców sowieckich wziętych do niewoli w 1920 roku w ramach tej naszej zwycięskiej z nimi wojny i opowiadać o tym, że rzekomo ci jeńcy byli przez młode państwo polskie wymordowani, co nie było prawdą. Oni dosyć masowo umierali z powodu wycieńczenia, głodu i chorób, które się rozpowszechniły w tych obozach jeńskich. A my nie byliśmy w stanie im bardzo często pomóc, bo takich środków, medykamentów w takiej skali, w jakim ich te choroby dotknęły, nie byliśmy w stanie temu procesowi umierania z powodu chorób zapobiec. Ale Rosjanie właśnie starają się opowiadać, że rzekomo to było celowe, że rzekomo to było świadome i że ci jeńcy byli przez państwo polskie w gruncie rzeczy wymordowani i że to jest paralelne, tak? To, co oni zrobili w Katyniu i w paru innych miejscach z polskimi oficerami, jest mniej więcej tym samym, co zrobiło młode państwo polskie po 20 roku z jeńcami sowieckimi. Więc takie problemy oczywiście będziemy mieli. Nie jesteśmy naiwni. Wiemy, że ten spór i te kłamstwa będą przez Rosję uruchamiane, ale niezależnie od tego, czy nam się uda godnie te obchody uczynić tam w Katyniu i tam w Smoleńsku w związku z 10. rocznicą katastrofy, na pewno będziemy to czynić w Polsce. I to trzeba robić w Polsce, jeżeli tam są pewne trudności, i będziemy to czynić w Polsce i będziemy te upamiętnienia robić tutaj u nas w kraju. Dwie kwestie jeszcze związane z muzeami. Ostatnio dosyć takie świeże tematy to Muzeum Westerplatte i te odkrycia, których dokonano. Prezydent Dulkiewicz na początku nieco przeciw, później zdziwiona, że takie rzeczy jeszcze tam są. Później wydaje się, że jakieś takie były gesty w kierunku współpracy. Pytanie, jak sytuacja wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o kwestię tego miejsca i muzeum, które ma być. Myśmy tam chcieli zbudować Muzeum Westerplatte jeszcze w pierwszym okresie naszych rządów, w latach 2005-2007, kiedy krótko rządziliśmy, i chcieliśmy to zrobić na rocznicę 70. wybuchu II wojny światowej, czyli na rok 2009. I mieliśmy już wszystko zaprogramowane. Mieliśmy pełnomocnika wojewody do spraw budowy tego muzeum, mieliśmy projekt. Chcieliśmy to zrobić, ale utraciliśmy władzę w roku 2007 i się okazało, że nowa władza Platformy Obywatelskiej nie jest tym zainteresowana, że postanowiła zbudować w Gdańsku duże Muzeum II wojny światowej, ale nie buduje Muzeum Westerplatte, i kompletnie ten teren przez lata znowu był zaniedbany. No, a to jest teren symbol. No, nawet jak pytamy Polaków o to, z czym im się kojarzy geograficznie II wojna światowa, to na pierwszym miejscu wskazują Auschwitz-Birkenau. Po prostu skojarzenia geograficzne związane z II wojną światową. Auschwitz-Birkenau, no bo największe miejsce największej zbrodni, ale na drugim miejscu wskazują Westerplatte. To jest siła tego symbolu. To jest wyżej niż Warszawa, gdzie były dwa powstania miejskie, gdzie cała konspiracja cywilna i wojskowa miała swoją centralę, a jednak Polacy wskazują Westerplatte, bo to jest miejsce symbol. Pierwszy atak, pierwsze walki, pierwsze starcia żołnierzy, pierwszy poległy żołnierz II wojny światowej Polski, żołnierz zresztą i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niesłychane miejsce, jeśli chodzi o siłę tego symbolu. Więc tam musi powstać Westerplatte. To nie może być taki teren zaniedbany, jak był. Również pod auspicjami władz miasta Gdańska. Niestety teren zaniedbany, zaśmiecony, nieuporządkowany. No, bardzo dużo ludzi sygnalizowało, że jest wstrząśniętych tym, jak to miejsce wygląda. A my wiemy, że tam na terenie tego półwyspu są zachowane artefakty, są zachowane płytko pod ziemią, fragmenty umocnień, bunkrów, wartowni i tak dalej, różnych fortyfikacji polskich.
można to wydobyć, można to uczytelnić, można to opowiedzieć, można zbudować takie plenerowe muzeum spacerowe i do tego właśnie zmierzamy. I tutaj sensacja, dramatyczna sensacja. Postanowiliśmy w ramach badań archeologicznych, które tam prowadzimy już od roku 2007, już ich kilka etapów było, wydobyliśmy z 50 tysięcy artefaktów właśnie różnych drobnych z ziemi, z których kilkanaście tysięcy nadaje się na wystawę muzealną. Postanowiliśmy też przebadać teren, gdzie Niemcy mówili, że pochowali szczątki polskich żołnierzy zaraz po kapitulacji, ale potem je wydobyli w styczniu 1940 roku i pochowali na cmentarzach gdańskich. Postanowiliśmy tam te badania też przeprowadzić, myśląc, że może nie zrobili tego dokładnie, może zostały jakieś fragmenty na przykład polskiej broni, jakiegoś polskiego wyposażenia itd., itd. Ale najśmielsze nasze oczekiwania zostały przekroczone, bo się okazało, że myśmy po prostu znaleźli żołnierzy. Myśmy znaleźli szczątki. Okazało się, że albo ta ekshumacja niemiecka była jakąś fikcją, albo była tak niedokładna, tak powierzchowna, że znaleźliśmy 9 żołnierzy z Westerplatte. Oni tam leżeli przez tyle lat, 80 lat. Płytko pod ziemią, pół metra, półtora metra pod ziemią, z wyposażeniem, z fragmentami polskich mundurów, z bronią. Oni tam spoczywali. I to widać było, że warto było to zrobić, bo co przed nami w związku z tym? Przed nami nie tylko zadanie budowy muzeum teraz, ale przed nami też godny pochówek żołnierzy z Westerplatte. My wiemy, że tam zginęło 20 paru żołnierzy, 9 tam odkryliśmy. Na cmentarzyku, który jest na Westerplatte, spoczywa tylko 2. Major Henryk Sucharski, sprowadzony z Włoch w 1971 roku, bo tam zmarł we Włoszech. Najpierw siedział w więzieniu o flagu niemieckim, a potem we Włoszech zmarł. I Alojzy Kowalczyk, który został przypadkowo w czasie poszerzania portu w latach 60. odnaleziony. Więc tylko oni tam spoczywają. Dwaj żołnierze z Westerplatte. A reszta, która zginęła, nie wiadomo gdzie jest. I teraz myśmy ich znaleźli. Więc co to oznacza? To oznacza, że spróbujemy ich zidentyfikować na podstawie badań DNA, przypisać do każdych szczątków konkretne imię i nazwisko, bo te nazwiska znamy, tylko musimy przypisać do konkretnych szczątków konkretne imię i nazwisko i będzie wielka ceremonia państwowa pochowania żołnierzy z Westerplatte. Myślę, że to porusza każde serce Polaka. Władze miasta Gdańska nam próbowały w tym przeszkodzić, widziały w tym jakąś politykę, jakiś spór historyczny próbowały toczyć i tak dalej, i tak dalej. Widać, jak się bardzo mocno pomyliły, bo nic w tej sprawie nie robiły, same takich planów nie czyniły, żeby zbudować muzeum albo na przykład prowadzić badania archeologiczne. A kiedy się okazało, że znaleźliśmy tam żołnierzy z Westerplatte pochowanych, no to na szczęście pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz po jakimś czasie, lepiej późno niż wcale, się pojawiła i jednak uznała, że dobrze, że tak się stało, że tych żołnierzy odkryliśmy. I mam nadzieję, że już tych napięć niepotrzebnych nie będzie. To jest zadanie nas wszystkich, naszej wspólnoty narodowej, Polaków, żeby to muzeum było i żeby ten cmentarzyk wzbogacony o te 9 pochówków i tych polskich bohaterów, żeby na tym cmentarzyku oni godnie spoczęli, a nie tak byle jak zostali tam wrzuceni do dołów przez Niemców. Wydaje się, że to są te kwestie, w których i rządzący, i opozycja powinni jednym głosem mówić, nawet jeżeli się w innych kwestiach nie zgadzamy, bo to jest naturalne, to polityka historyczna chyba jest takim polem, gdzie rzeczywiście ten głos taki wspólny jest, no chyba wyjątkowo istotny. Tak powinno być. Nie zawsze niestety tak jest, bo niestety, jak ktoś sam siebie określa jako totalną opozycję i taką opozycję chce uprawiać, to niestety bardzo często oznacza to, że się chce w każdym obszarze spierać z rządem, w każdym, bez wyjątków, również w polityce zagranicznej i również niestety w polityce historycznej. Ale to jest też kwestia moim zdaniem i jeszcze inna, mianowicie są siły polityczne, które na tą politykę historyczną są wrażliwe i takie, które to lekceważą. Niestety tak też mamy, z taką sytuacją też mamy do czynienia. Albo nawet takie, które uważają, że prowadzenie tej polityki jest dla nich niebezpieczne, na przykład postkomuniści. No bo z czym, z jakim wianem oni do polskiej opowieści historycznej mogą przyjść, tak? No niestety niezbyt sympatycznym, więc oni nie mają się czym chwalić.
Także bywa różnie, jeśli chodzi o tą wrażliwość na politykę historyczną, ale rzeczywiście jest tak, jak ojciec powiedział, akurat te sprawy powinny nas łączyć. Historia i kultura, ważne rocznice 2020 roku. To nasze rozmowy niedokończone. Dziś naszym gościem jest pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, a państwa już w tym momencie zapraszamy do telefonowania. 56 657 0011 dla widzów i słuchaczy z północy Polski, 657 0012 z południa. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów, 48 56 657 0013 i 14 i dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Pan minister wspomniał o tym, że no nie wszyscy mają w kwestii polityki historycznej czym się pochwalić, jeżeli chodzi o korzenie, na przykład te partie lewicowe. Więc pytanie o Muzeum Żołnierzy Wyklętych, no i też narrację w tej kwestii, bo to chyba jest takie najbardziej jeszcze i świeże, no i bolesne, bo słyszymy też wiele głosów o tym, że żołnierze wyklęci to byli ci, którzy mordowali, którzy atakowali, którzy nie są tacy wyklęci, nie są tacy niezłomni, jak ich się określa. No więc właśnie, tu mamy też dowód na tą różną wrażliwość na politykę historyczną, o której mówiłem przed chwilą, bo jeszcze grubo przed rokiem 2015, jak przyszliśmy do władzy, prezydent miasta Ostrołęka, miejsca, gdzie dosyć dużo tych oddziałów żołnierzy wyklętych było, gdzie ta opowieść jest żywa również w polskich rodzinach, postanowił zbudować Muzeum Żołnierzy Wyklętych tam, na tamtym terenie. Głównie opowiadając o tym, co się działo na północnym Mazowszu, na Podlasiu, ale chcąc zbudować takie muzeum dedykowane wszystkim żołnierzom wyklętym. I co się okazało, jak się zwrócił do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z rządów Platformy Obywatelskiej? O wsparcie. Zwrócił się o wsparcie, bo mówi, że to jest jednak ważne zadanie dla całego narodu, że on siłami samej Ostrołęki przecież nie jest w stanie tego zbudować. Otóż usłyszał w odpowiedzi od ministra kultury ówczesnego rządu, że nie ma zapotrzebowania społecznego na takie muzeum. Wtedy, przed rokiem 15, kiedy już było widać, że powstaje mnóstwo książek, powstają filmy, że młodzież się fascynuje, młodzież tę historię odkrywa, tych jednoznacznie moralnych ludzi, którzy postanowili być wierni przysiędze, że będą walczyć o niepodległość Polski, a kiedy widzieli, że niepodległość Polski mimo zakończenia II wojny światowej niestety nie ma miejsca i że jest nowa tyrania, nowy reżim, nowe mordy, nowe zniewolenie, postanowili walczyć dalej. Często nawet może nie mieli ochoty walczyć, ale ich do lasu siłą wypchnięto, bo ich aresztowano, torturowano, ogłaszano amnestię, a potem i tak ich ścigano, więc oni też często nie mieli wyboru i musieli walczyć dalej, że ta opowieść jest żywa i bardzo atrakcyjna. I dopiero kiedy my przyszliśmy do władzy w roku 15, natychmiast podpisaliśmy umowę z prezydentem Ostrołęki, że razem to muzeum zbudujemy i ono już jest zbudowane, tam już się instaluje wystawa stała, będzie otwarta w tym roku i takie muzeum będziemy mieli. I jeszcze drugie muzeum w Warszawie, na Rakowieckiej, tam gdzie było to słynne więzienie, gdzie przez lata więziono polskich patriotów i w czasie okupacji niemieckiej, i w czasie okupacji sowieckiej. Tam powstało, Ministerstwo Sprawiedliwości to muzeum buduje, powstało muzeum, chcieli budować Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ja ich zachęciłem do tego, żeby budowali coś szerszego. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych PRL-u, bo tam można opowiedzieć historię i więźniów lat 60., 70., więźniów Solidarności z lat 80., bo aż do końca lat 80. tam byli więźniowie PRL-u. I takie muzeum też się buduje i będziemy w związku z tym mieli takie dwa muzea. I bardzo dobrze, no właśnie o to chodzi, żeby takie instytucje dedykowane temu wycinkowi polskiej historii też tak wielowątkowo, wielowymiarowo, jak wcześniej mówiłem, jak muzea dzisiaj działają, też opowiadały o tej polskiej historii. Bardzo dziękuję. Mamy telefon, słuchamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jan z Podkarpacia. Witam panie Janie. Ojca i witam pana ministra. Halo. Prosimy panie Janie. Tak, chciałem dwie sprawy poruszyć. Pierwsza związana z wyzwoleniem, tak zwanym wyzwoleniem obozu Auschwitz-Birkenau. Otóż spotkałem się kiedyś w materiałach
o tym, że on został wcale niewyzwolony przez Armię Czerwoną, tylko załoga SS uciekła z uwagi na manewr Armii tej Czerwonej przy wyzwalaniu Krakowa. I dopiero po 9 dniach żołnierze sowieccy wkroczyli do już otworzonego wywozu, obozu, część więźniów już poszła, reszta została z wiadomych względów i wtedy tam się dantejskie sceny działy, co ci żołnierze wyprawiali, na przykład z więźniarkami. Kiedyś jako młody człowiek w latach, koniec lat 50., 60. może oglądałem taki film Wyzwolenie, chyba Passendorfera, już nie pamiętam, bo to kawał czasu. I w owych czasach ten film przedstawia zarys tej historii. Może jednak odkurzylibyście go i pokazali, jak w tamtych ciężkich czasach komunistycznych tę sprawę. Ale warto było skorygować te wszystkie daty, że wcale nie został wyzwolony, a po prostu opuszczony przez załogę niemiecką. Druga sprawa najważniejsza, w tym wypadku mówił pan minister o dbaniu o historię Polski i tak dalej. Ja już od pewnego czasu obserwuję to zjawisko. W Polsce pan jest ośrodek antypolskiej propagandy. 90% tych wszystkich oszczerczych książek, pism, konferencji w Paryżu ukazuje się za polskie pieniądze. Tymczasem jestem zresztą w posiadaniu całą bibliotekę. Bardzo ważne z punktu widzenia historii kroniki, na przykład getta warszawskiego, kręga getta łódzkiego, pamiętniki Czarniakowa i tak dalej. To są niesłychanie ważne dokumenty, które były wydane w latach 60., 80. i w niewielkich ilościach i do dzisiaj nie zostały przynajmniej rozpowszechnione w polskim narodzie. A do tego pan mówi o jakichś tam wystawach, artykułach, a niedobrze by było taką kronikę getta, chociażby warszawskiego, bo jest troszeczkę skromniejsza, rozdawać wszystkim zagranicznym notablom, przetłumaczoną na angielski, francuski, niemiecki, powiedzmy te trzy języki, żeby ci ludzie zobaczyli, bo tam dzień po dniu zachodowi historycy żydowscy pisali, co się działo w Warszawie, w getcie warszawskim, w getcie łódzkim, w getcie krakowskim. I tam jest dokładnie powiedziane, kto wpakował Żydów do wagonów i do Auschwitz, a tam było zgrupowanych około 3 milionów Żydów w wszystkich gettach. Więc to są, niestety, ja zdobywam te książki gdzieś na makulaturze, gdzieś na jakimś stanowisku, powiedzmy, z Jarzynami i tak dalej, ktoś tam stare książki. Wszystkie mają taką pieczątkę, panie ministrze, wycofano z obiegu publicznego. Dlaczego, pytam się, źródłowe, najcenniejsze książki w taki sposób są w Polsce traktowane. To jest polityka historyczna. I tyle. Dziękujemy bardzo. Panie Janie, te kwestie chyba wybrzmiały jasno, więc pozwolimy panu. Ja się zgodzę z panem Janem, że w ostatnim 30-leciu myśmy tak się zachłysnęli przede wszystkim badaniem białych plam związanych z tym, że w czasach komunizmu nie mogliśmy za dużo mówić o zbrodniach komunistycznych i nagle taka uwaga się skoncentrowała przede wszystkim w tym kierunku i zaniedbano te dalsze badania związane ze zbrodniami niemieckimi z czasów II wojny światowej i to był błąd. Tutaj trzeba zawsze jedno i drugie jednak czynić. I informuję pana Jana, że na przykład powołany przez nas Instytut Pileckiego, Instytut Badań nad Totalitaryzmami, robi to. Robi jedno i drugie. I po to ma takiego patrona jak Witold Pilecki, który walczył z jednymi i drugimi. To się czyni. I co on na przykład robi? On na przykład Instytut Pileckiego, i myślę, że to pana Jana ucieszy, bo taki postulat główny tutaj słyszałem, on wygrzebuje z polskich archiwów zakurzone materiały, na przykład z lat 46, 47, 48, bardzo świeża pamięć, zaraz po wojnie, z Komisji Badań nad Zbrodniami Hitlerowskimi, właśnie tych, które dotyczyły zbrodni niemieckich, gdzie Polacy opowiadają przed sądami albo na zasadzie zwykłych świadectw, opowiadają, co się działo, czego byli świadkami, co widzieli, jak wyglądało męczeństwo ich konkretnych rodzin. I my te materiały teraz masowo publikujemy po polsku i po angielsku. I w języku angielskim wpuszczamy je do internetu. I teraz ten proces cały czas trwa, to są miliony dokumentów. I teraz za jakiś czas, jeżeli jakiś historyk francuski, niemiecki,
brytyjski, amerykański, będzie chciał cokolwiek napisać o polskiej historii w czasie II wojny światowej, nie będzie już mógł udawać albo wykazywać się taką ignorancją, mówić, że on nie ma dostępu do polskich źródeł, bo one są w języku polskim, on tego języka nie zna, to jest jednak język słabo znany, w związku z tym on sięga tylko do tych źródeł, do których ma dostęp. Proszę bardzo, podajemy mu na tacy. Tutaj są polskie świadectwa zaraz po II wojnie czynione i przetłumaczone w języku angielskim. Proszę do nich sięgać i ta perspektywa w związku z tym tej II wojny światowej i tych warunków okupacyjnych zupełnie inaczej wygląda. I również ten drugi postulat, który pan zgłaszał, no myśmy między innymi po to powołali zupełnie nową instytucję, mianowicie Muzeum Getta Warszawskiego, żeby też opowiadać szczegółowo o tym, jak wyglądało to męczeństwo Żydów, obywateli polskich na ziemiach polskich, na przykład w gettach, ale potem też wywożonych do obozów zagłady, poprzez taką instytucję. I ona będzie też to czynić, ona będzie też publikować materiały, ona też będzie publikować książki, będzie publikować źródła, będzie publikować się w wielu językach, już to czyni, więc po to taka instytucja jest. No to jest opowieść o półmilionowym mieście zamkniętym za murami, gdzie stopniowo wykańczano polskich obywateli, a potem ich wywożono do obozów zagłady i wymordowano. To nasz rząd powołał takie muzeum, Muzeum Getta Warszawskiego. Wcześniej nikt o takiej instytucji nie pomyślał. Jeśli chodzi o Auschwitz-Birkenau, to tak, to jest prawda, że zasadniczą część więźniów Niemcy pognali w tak zwanych marszach śmierci na zachód, do kolejnych obozów, uciekając przed Armią Czerwoną. Ale część jednak więźniów została i te słynne zdjęcia archiwalne, dokumentalne, które mamy zaraz po wyzwoleniu i widzimy te dzieci na przykład, albo też tych starszych ludzi opatulonych takimi kocami, to są oryginalne zdjęcia z Auschwitz-Birkenau i jednak część więźniów tam odkryto. To też jest prawda, co pan opowiedział, że były różne zachowania żołnierzy Armii Czerwonej w stosunku na przykład do kobiet tam odnalezionych. No ale niemniej ten 27 stycznia jest ważny z tego względu, że na pewno zakończyło się coś konkretnego. Zakończył się Holokaust. Ta fabryka przestała pracować, tak? I to jest w związku z tym ten symboliczny dzień i dlatego ten dzień jest uznany w świecie od kilkunastu lat za Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo? Szczęść Boże, dzwonił Michał z Warszawy. Szczęść Boże, panie Michał. Chciałem tak, poruszyć kwestię oskarżania Polaków o mordowanie Żydów. Chciałem przypomnieć, że traktat rosyjsko-niemiecki z Rapallo stworzył podstawy współpracy wojskowej. Władysław Sikorski, generał, w swojej książce Polska-Francja w przeszłości i w dobie współczesnej, wydanej w 1900, nie pamiętam dokładnie, na początku lat 30., mówię z pamięci, 1932 rok, opisał, jak Niemcy odbudowywali korpus oficerski Armii Czerwonego Caratu. Instruktorzy niemieccy byli na poziomie każdego batalionu, fabryki niemieckie produkujące materiały wojskowe były w Rosji, poligony rosyjskie były otwarte dla Niemców i tam się szkolili również Rosjanie. Po co oni się tak szkolili? Właśnie, żeby zaatakować Polskę. I to było źródło właśnie ludobójstwa. Współpraca rosyjsko-niemiecka. To jest jeden punkt. Drugi... Halo? Słyszymy. Tak, pani Michale, proszę. Drugi punkt to jest kwestia tego, że w kraju, tu jest uzasadnienia przedłożenia rządowego projektu ustawy o spółdzielniach z 1920 roku. Wtedy uchwalono ustawę najlepszą na świecie. I uzasadnienie było takie. W kraju, którego gospodarstwo zostało zniszczone częścią przez długoletnią wojnę, częścią zaś zbrodniczą ręką teutońskiego barbarzyńcy, gdzie zarówno państwo, jak i społeczeństwo skazane jest tylko na własne siły, gdzie właśnie dlatego zasada samopomocy musi się stać wytyczną całej polityki gospodarczej. Spółdzielczość musi mieć pewną i zdrową podstawę prawną, aby spełnić mogła stawiane jej postulaty i pokładane w niej nadzieje.
i uważano, że spółdzielczość to praktyczna realizacja idei samopomocy. Obecnie mówi się o stworzeniu, wszyscy mówią o stworzeniu ułatwieniach dla dobrych warunków samodzielnej przedsiębiorczości. A co z pracobiorcami? Ich jest większość. Nie każdy może otwierać samodzielną przedsiębiorczość. Ta spółdzielczość była zaporą, jedną z podstawowych zapór propagandowych przed propagandą Czerwonego Caratu. I w wojnie 20 roku robotnicy, chłopi, rzemieślnicy, te finansowe doły społeczne nie przechodziły masowo na stronę Czerwonego Caratu. Mieliśmy własną spółdzielczość, która była jednym z podstawowych elementów. Spółdzielczość mieszkaniowa zwalczała lichwę mieszkaniową na wsi, w miastach, bo ówcześni deweloperzy zawyżali ceny. Nie, spółdzielczość mieszkaniowa, tak samo jak i SKOKi i inne działy spółdzielczości, zwalczały lichwę i stanowiły wsparcie. Spółdzielczość mieszkaniowa była wolna od korupcji i spekulacji mieszkaniami. Obowiązywała zasada, każdy spółdzielca może mieć, każdy członek, człowiek, obywatel może mieć jedno mieszkanie spółdzielcze, bo nie po to całe społeczeństwo wspiera spółdzielczość, żeby ktoś spekulował mieszkaniami, miał 4-5 mieszkań i wynajmował. To było przeczenie, zaprzeczeniem idei spółdzielczości, a teraz mamy antyspółdzielczość. Panie Michale, spekulacja mieszkaniami, korupcja i tak Panie dalej. Panie Michale, prosiłbym o konkluzję już, dobrze? I teraz następna sprawa to jest prawo. Anarchy z Szczyta w rozmowie z Solonem powiedział razu jednego. Wszystkie te prawa i ustawy podobne są do pajęczyny. Słabych utrzyma, ale ją mocni przedrą. Nasze prawo w tej chwili jest chore. A prawo jest kręgosłupem każdego państwa. Panie Michale, bardzo dziękuję, bo już dość długa wypowiedź tych wątków, mnóstwo, też kolejne telefony czekają. Ja się może do dwóch ustosunkuję. Bardzo piękne cytaty, zwłaszcza z tej ustawy o spółdzielczości. Nie znałem tego uzasadnienia, jak na 20 rok to rzeczywiście właściwe sformułowania. Ale do dwóch kwestii się ustosunkuję, mianowicie tej właśnie współpracy Rosja-Niemcy, na co pan Michał też zwrócił uwagę, że to umożliwiło potem tą zbrodnię ludobójstwa. Na jeszcze jeden taki fragment zwrócę uwagę, bo my bardzo często mówimy, że polskie państwo ostrzegało, polskie państwo opowiadało o tej zbrodni Holokaustu. Były raporty specjalne polskich struktur. I prosiliśmy, żeby interweniować, żeby alianci interweniowali, żeby chociażby zbombardowali te tory, które z tymi wagonami bydlęcymi, z ludźmi jadącymi w tych wagonach, zniszczyć, żeby nie można było dowieźć tych ludzi do miejsc, gdzie zabijano ich gazem, a potem spalano w krematoriach. I tego niestety nikt z zachodnich aliantów nie zrobił. Ale warto zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo prawie nikt o tym nie mówi. A Sowieci, którzy byli bliżej, którzy mieli samoloty, którzy mogli też to zrobić, czy oni to zrobili? Przecież mieli lotniska już pod Krakowem, tak? Auschwitz bardzo, bardzo bliziutko. Czy oni zbombardowali w drugiej połowie 1944 roku tory prowadzące do Auschwitz, kiedy wywożono prawie wszystkich Żydów węgierskich w ostatniej już chwili, prawie wszystkich Żydów węgierskich, żeby ich wymordować w Auschwitz? Też tego nie zrobili. Więc niech Putin teraz nie opowiada o współsprawstwie za Holokaust, bo państwo, którego on jest spadkobiercą, po pierwsze umożliwiło to, że Holokaust się rozpoczął, a potem też nic prawie nie zrobiło, żeby ten Holokaust zatrzymać. Bardzo piękny głos i ciekawa uwaga pana Michała, jeśli chodzi o uczestnictwo w wojnie obronnej Polski w 1920 roku. To też ciekawe, że historycy wyliczyli, sprawdzili, że wśród ochotników, którzy wtedy szli bić się w obronie niepodległego państwa polskiego w sensie społecznym, dominowali wcale nie chłopi, tylko robotnicy. Robotnicy, chłopów też bardzo dużo, ale dominowali robotnicy. To pokazywało już wtedy na początku, że komunizm, bolszewizm, sowietyzm w
Polsce akurat nie przejdzie, bo przecież to był ustrój, który rzekomo miał stworzyć raj dla robotników. Tak ta ideologia wmawiała wszystkim na świecie, a tymczasem polski robotnik zapisywał się, żeby wstąpić do armii, brał karabin i szedł walczyć z tym bolszewikiem. Więc to też pokazało, że Polacy akurat tutaj pod względem swojego patriotyzmu zachowali się właściwie. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Szczęść Boże, Piotr z Łodzi dzwoni. Witamy. Szczęść Boże, Ojcze Grzegorzu, Szczęść Boże, Ministrze. Szczęść Boże, ja witam. Mam takie pytanie związane z Łodzią, mianowicie kiedy wreszcie powstanie Muzeum Dzieci na Przemysłowej, o które tutaj łodzianie bardzo proszą ministra, premiera, profesora Glińskiego, żeby wreszcie takie muzeum powstało, które będzie wizytówką edukacyjną dla całego świata. Dziękuję. To rzeczywiście wstrząsająca historia. Jedyny obóz koncentracyjny dedykowany dzieciom pod pretekstem, że tam Niemcy sobie wymyślili taki pretekst, że tam się umieszcza dzieci, które trzeba wychować, tak? Dzieci ulicy i tak dalej, ale tak naprawdę była to też forma prześladowań politycznych, często z rodzin zaangażowanych politycznie. Dzieci były tam przetrzymywane i męczone i mordowane. Z tego co wiem, panie Piotrze, to tam upamiętnienie jest pomnikowe dotyczące tej historii w tym miejscu, gdzie ten obóz funkcjonował. Ale rzeczywiście idea takiej większej opowieści, czyli w postaci muzealnej, moim zdaniem jest ideą słuszną i na pewno warto ten temat podjąć. Panie ministrze, pytanie też takie o plany ministerstwa na 2020 rok, bo tutaj pytanie padło o Łódź konkretnie, ale to wszystko, co już zostało podjęte, zainicjowane, czy jakieś nowe plany, nowe inicjatywy, nowe programy? W tym wymiarze, bo oczywiście o planach ministerstwa to można by było mówić dużo, ale tu się umówiliśmy na rozmowę o polityce historycznej. To też po prostu kontynuujemy, ale też będziemy otwierać konkretne muzea. O niektórych już powiedzieliśmy, o Muzeum Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego, o Muzeum Józefa Piłsudskiego, ale też otworzymy w Ostrowi Mazowieckiej, w jedynym miejscu, gdzie się zachował oryginalny dom rodziny Pileckich, otworzymy muzeum dedykowane Witoldowi Pileckiemu, właśnie temu tej symbolicznej postaci, która coraz lepiej jest rozpoznawana również w świecie. Powstają dwa filmy fabularne dotyczące Witolda Pileckiego, jeden polski, a drugi, uwaga, amerykański. Amerykanie się też tą postacią bardzo zainteresowali, bo ona ma wymiar pewnego symbolu. I żołnierz 20 roku, i żołnierz września 39, i konspirator, i dobrowolny więzień w Auschwitz, żeby opowiedzieć światu, co tam się tak naprawdę dzieje. I potem powstaniec warszawski, i potem człowiek walczący z Sowietami i zamordowany przez Sowietów. Więc niesłychany polski los pierwszej połowy XX wieku, taki skoncentrowany na tej postaci. Więc takie muzeum również powstanie, ale budujemy i jesteśmy blisko już ukończenia wielkiego Muzeum Historii Polski. Bo takiej syntezy muzealnej nie mamy, dopiero my to robimy. Na pewno też kontynuujemy budowę Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Getta Warszawskiego już wspominałem, ale też Muzeum Piaśnicy, bo pierwszy mord ludobójstwa w czasie całej II wojny światowej dokonany w warunkach zakończenia działań wojennych i po prostu w warunkach okupacyjnych, to był jednak na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i przede wszystkim na Pomorzu. Zbrodnia pomorska to było 30 tysięcy ofiar. To już była jesień 1939 roku i początek 1940 roku. Już 30 tysięcy ofiar zamordowanych. Więc to też trzeba opowiedzieć i to w Muzeum Piaśnickie temu będzie właśnie służyć. Więc takich instytucji naprawdę budujemy dużo i niektóre będą otwierane w tym roku, niektóre troszkę później, ale są cały czas budowane. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Szczęść Boże. Cześć Boże. Mówi Józef Niemiec. Witam. Witam księdza prowadzącego i pana ministra. Panie ministrze, ja mam do pana dwa pytania. Dlaczego na teren obozów Auschwitz nie można wnosić flagi polskiej, śpiewać hymnu polskiego i odprawiać mszy katolickiej? Przecież obecnie obóz ten leży na terenie państwa polskiego. I drugie pytanie, dlaczego rząd
ale i wszystkie rządy po 1989 roku utajniają zbrodnie hazaro-żydowskie na Polakach. Począwszy od 17 września 1939 roku do co najmniej 1956 roku. Przecież Żydzi w ten czas masowo współpracowali z NKWD, a były i wypadki, że z Gestapo. A od 1945 roku całe dowództwo UB było w rękach żydowskich. Niektóre źródła historyczne podają, że z rąk hazaru Żydów od 17 września 1939 roku do 1956 zginęło około 200 tysięcy Polaków. Więc dlaczego władze o tym nie mówią dziś, kiedy Żydzi obwiniają Polaków o zbrodnie Holokaustu? To by było wszystko. Pozdrowienia. Szczęść Boże. Panie Józefie, ja tu niestety muszę zareagować i zaprotestować przeciwko takim sformułowaniom, jakaś hazarsko-żydowska zbrodnia i tak dalej. Myślę, że pan trochę przesadził. Mógłbym odwrócić to pytanie. Czy pan uważa, że ktoś, kto zapisuje się do partii komunistycznej i w dodatku do zbrodniczej formacji tej partii komunistycznej, czyli NKWD albo UB w warunkach polskich, czy realizuje interesy jakiegokolwiek narodu? Wydaje mi się, że nie. Że po prostu realizuje interesy jakiejś obłąkańczej ideologii i niezależnie od tego, z jakiego narodu pochodził, czy był Żydem, czy był Polakiem, czy był Rosjaninem, po prostu służył tej ideologii. I tak należy na to patrzeć, a nie jakimś interesom danego narodu, bo jaki interes tego narodu wykonywał taki ubek pochodzenia żydowskiego? Czy on walczył, nie wiem, o państwo Izrael? Czy o religię żydowską? No chyba jednak nie. On równie silnie prześladował wyznawców każdej religii, bo był obłąkańczym ateistą, który w imię ideologii komunistycznej chciał ten świat rewolucyjnie zmieniać. Więc tak moim zdaniem należy na to patrzeć. Natomiast też dementuję informację, że nie można z flagami polskimi pojawiać się na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Można. Jest tylko jedno takie zastrzeżenie, które jest egzekwowane z powodów bezpieczeństwa, że na drzewcach, czyli na kijach, nie wolno wchodzić na przykład do wąskich baraków, gdzie się zwiedza muzea, bo mogłoby to grozić innym zwiedzającym albo artefaktom, które tam są umieszczone itd., itd. Ale będziemy też tę sytuację, bo wiem, że wokół tego jest dużo emocji, dużo napięcia, tę sytuację naprawiać, żeby tych napięć nie było. Myślę, że do tego po 27 stycznia, do spokojnej rozmowy doprowadzimy, ponieważ przed nami też ważna rocznica, skoro już o tych okrągłych rocznicach mówimy 20 roku, ważna rocznica powstania obozu Auschwitz-Birkenau, bo będziemy mieli właśnie rocznicę 80. rocznicę powstania obozu Auschwitz-Birkenau, bo to był czerwiec 1940 roku, kiedy przywieziono pierwszy transport polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie do Auschwitz i wtedy zaczęło się funkcjonowanie tego wówczas jeszcze obozu koncentracyjnego, bo potem dobudowano Birkenau i to już był obóz zagłady, ale to tutaj był obóz koncentracyjny. Więc będziemy te uroczystości też godnie organizować i na pewno będzie można śpiewać hymn Polski, będzie można wnosić polskie flagi. Ja byłem na takich uroczystościach z panią premier Beatą Szydło kilka lat temu właśnie w czerwcu. I śpiewaliśmy hymn i były polskie flagi, więc ja temu... Też była msza święta. Tak, i była msza święta. Ja temu zaprzeczam, że takie rzeczy są zakazane czy niemożliwe. To po prostu nie jest prawda. Dobrze, że była okazja o tym powiedzieć, bo takie rzeczywiście informacje gdzieś tam w mediach się pojawiały. Panie ministrze, jeszcze 3 minutki. Jak wygląda sytuacja niemieckiego obozu koncentracyjnego Gusen? Tam były kwestie tego... wykupu ziemi i tak dalej. Gusen to jest bardzo ważne miejsce dla Polaków, bo dominowali tam więźniowie polscy i to przede wszystkim z polskich elit przywódczych. Właśnie polska elita była tam więziona w tym obozie koncentracyjnym. To jest obóz Mauthausen-Gusen, bo Gusen to była filia Mauthausen. Mauthausen jest dosyć dobrze upamiętniona, ale Gusen jest kompletnie zaniedbany. I państwo austriackie doprowadziło do tego, że na terenie obozu są prywatne działki, że brama wjazdowa do obozu jest willą,
willą, gdzie mieszka rodzina, gdzie sobie ogródek uprawia, a miejsce obozu, gdzie męczono ludzi, jest kamieniołomem, firmą, przedsiębiorstwem, gdzie się nadal wydobywa kamień i go sprzedaje. To jest oczywiście niedopuszczalne. My bardzo mocno przy każdej wizycie w Austrii, każdy polski polityk polskiego rządu, mojego rządu, odwiedzając Austrię, zawsze ten temat stawiał na agendzie. Zróbcie z tym porządek, wykupcie te działki, zróbmy tam godne upamiętnienie. Tak nie może być, żeby w takim miejscu takie rzeczy się działy. I to przyniosło wreszcie efekty. Nowy rząd austriacki, ten, który teraz powstał po wyborach, koalicyjny, do umowy koalicyjnej wpisał konieczność wykupu tych działek do domeny publicznej, żeby one były w domenie publicznej i to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli wreszcie myśleć, bo to już nie będzie w rękach prywatnych, będziemy wreszcie myśleć, mogli pomyśleć, jak to miejsce godnie upamiętnić i na pewno będziemy w tej sprawie czynni, bo to nacisk właśnie nas, Polaków, przedstawicieli polskiego rządu, polskich polityków, którzy tam jeździli, doprowadził do tego, że Austriacy wreszcie zrozumieli, że to jest po prostu wstyd i że trzeba to zmienić i to zrobimy. Bardzo dziękuję panie ministrze za tę część rozmowy. Dziękuję państwu również. Przypomnę, pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, jest naszym gościem, a zapraszamy na drugą część rozmów o 21.30 w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję, szanowni państwo.